W studiu Radia 5 Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Sezon na przygotowania już rozpoczęty na Stadionie Lekkoatletycznym. Mistrzostwa Polski za pasem. Tak, sezon już rozpoczęty jakiś czas temu. Fakt, że szybkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Polski w dniach 1-3 lipca tego roku, ale jeszcze szybszymi krokami staramy się te przygotowania ukończyć. Myślę, że na dzień dzisiejszy w granicach 95% te przygotowania są ukończone. Stadion jest przygotowany, mamy już wszystkie wyposa całość wyposażenia, która jest zgromadzona, mamy skład sędziowski, powoli spływają zgłoszenia, w tej chwili mamy około 700 osób, które się na to zgłosiły, hotele są porzerwowane, grupy są też rozlokowywane. Także myślę, że będziemy mogli spokojnie tą imprezę 30 rozpocząć. Chciałbym też przypomnieć, że całe zawody rozpoczynamy koncertem, na który zapraszamy przede wszystkim mieszkańców Suwał w dniu 30 czerwca na stadionie. Piłkarskim. Oczywiście będziemy zapraszali też na to przedsięwzięcie wszystkich zawodników i trenerów, którzy się pojawią na zawody. Także to jest godzina 20. Koncert się rozpoczyna. W tym roku grają o godzinie 21.00 bratanki. I potem kolejne dni od 1 do 3 mamy konkurencję. Na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, a mianowicie, że uroczyste otwarcie tej imprezy będzie o godzinie 17.00 1 .00 lipca. Także wszystkich mieszkańców serdecznie, szczególnie na ten moment zapraszam. W Polsce ostatnio bardzo głośno o tym, że w sowałkach można fajnie, sympatycznie w pięknym miejscu spędzić wakacje przyjeżdżając do Suwałk kamperem. Tak, oczywiście. Chciałbym powiedzieć, że obiekt funkcjonuje już praktycznie 5 lat. No dużo takich opinii bardzo sceptycznych było na początku. Jakiś sens w centrum miasta takie coś tworzyć? Od początku byłem zwolennikiem, że to jest bardzo dobre miejsce, bo ta grupa wypoczywających przede wszystkim ceni komfort, wygodę i bezpieczeństwo, i to tam było zapewnione. To, że jest w środku miasta, to wcale nikomu to nie przeszkadza. I obserwujemy naprawdę znaczny wzrost. Ja tylko porównam rok poprzedni i obecny. Miesiące maj i czerwiec mamy wzrost praktycznie dochodów o ponad 100% każdego dnia praktycznie po kilkanaście kamperów w tej chwili tutaj u nas nocuje. Opinia jest bardzo dobra, mamy bardzo dobre jak gdyby no, głosy na temat na temat naszego eurokempingu. Reklamy praktycznie już nie prowadzimy, bo to już jest reklama samonapędzająca. Chciałem się. o to zapytać, czy to poczta pantoflowa tak To działamy. jest poczta pantoflowa. Ta poczta pantoflowa jest najbardziej wiarygodna, szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają. To jest grup Grupa, która ze sobą ma kontakt, uczestniczymy w działaniach Polskiego Towarzystwa Karawaningu i camperingu. Tam jesteśmy stale re reklamowani. Przypominam o tym, że w zeszłym roku zdobyliśmy trzecie miejsce w Polsce właśnie pod względem jakości eurokempingów w wielkości do 150 kamperów, które można pomieścić. Nasz w tej całej kategorii jest nieduży, bo tylko 42 miejsca. Ale myślę, że jest super miejscem, takim postojem dla załóg, które poruszają się ze Skandynawii na południe i odwrotnie. Skoro tak doskonale się tam spędza czas, to czy są plany rozbudowy? No niestety rozbudowy nie mamy szans można powiedzieć. Jest to obiekt ograniczony. 42 miejsca kamperowe, oczywiście troszeczkę namiotów, no, biorąc pod uwagę, że są plany wybudowania hali sportowej właśnie tam na tym obszarze naszym, to z pewnością ten teren jest zamknięty, ale ja bym się tym wcale nie martwił. Jest to pewna baza, która niech tylko będzie zapełniona w tej ilości właśnie tam gdzieś 30-40 kamperów codziennie. Będziemy z tego bardzo zadowoleni. Dziękuję za rozmowę. To czego życzymy pracownikom OSIR-u? No ja myślę przede wszystkim, tak, przede wszystkim pogody w dniach 1, 3, nawet 30 czerwca do 3 lipca, bo to jest podstawa. Tak się zdarza, że nawet najbardziej dobrze przygotowaną imprezę pogoda może położyć. Fakt, że jesteśmy też przygotowani na te warunki. To już w Czwartek, piątek, sobota, niedziela bezchmurnie i pogodnie. To dziękuję bardzo. Miłym akcentem, jak tak kończymy naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach był Państwa i naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.